Witam wszystkich. Dzisiaj jest niedziela, ale który dzisiaj jest, to nie wiem. Ja 17. Okazuje się, że wał Goczałkowic jest na tyle popularny, że przyjeżdżają nawet aktorzy z Warszawy. Welcome to my world. Jest nagranie, gdzie widać, jak była tu między innymi Julia Wyblewska. Ja jest kajsi między Rudoltowicami a Grzawą. Ja to już jest Miedźno. Przy okazji pozdrawiam, co komentuje mnie tam też, pani muzyki klubowej. Pozdrawiam. Ja genau tu jest drewniany kościół na Miedźnej. Na granicy Miedźne, na granicy Woli. I jademy dalej.
Now, ja jestem na granicy Jedliny i chyba Wielunia. Teraz kibel się przejechał tym wałem do Stynia, a ona wpadła do Wisły. Teraz mam taki dziwny plan, bo nie wiem jak jechać. Kominy z dworów niewidoczne, coś tam powinny być. Może ta Gostynia to ona wpadła do Wisły. To się daruje. Lato ta trasa tam była ustawiona. Rzeka Przemsza. Jakoś woda nawet nie. Ja. Tam już jest Chełmek, to już jest województwo małopolskie. A to jest Przemsza. Genau. No dość żwawo ta woda leci. Tako chmura, tako burzowo bardziej. Ale u nas tak stoi. Byleby nic z tego nie było.
Tak więc po prawej mocie Śląsk, a po lewej Galicja. I tu jest genau tak, że granica administracyjna się zgodzą z tym, z historyczną, a tak nie ma wszędzie. Ja. Jest w Chełmku, słuchajcie, ale tu jest przepiękny widok na góry nasze. Ja. Tam widać Beskid Śląski. Czantoria chyba. No, że ona się tu będzie kryła z równicą. Ja, to będzie jakaś tam okolica Bielska. Ja, Magura. No i genau jest Krzyczne. I tu już Beskid Mały. Jakaś tam będzie kamieniołom w kozach. Ja, genau go widać. Tam będzie ta przerwa, jaka jest Góra Żar. Łonej tu chyba nie będzie widać. Beskid Mały. Tam będzie tam kaj Andrychów. Ja. No i wszystko na to wskazuje, że widzimy Babiogóra. I dwory w Oświęcimiu. No i oczywiście musi być Łysochora, ona słabo widać, ale jest. Beskid Morawsko-Śląski, Czechy. Ja, tamty góry czeski. Jezu, Łysochora. Za kablami.
górze w Libiążu, tam widać nasz kochany Śląsk. Libiąż to już Małopolska. Ja, genau. Zakaz ruchu. O kur, nie dotyczy dojazdu do fermy. No to ja mogę też do fermy jechać. Ale taka fajna góreczka, taka sztajfa. Ja się tu wyjadę, bo tu może być fajny widok. Ja, genau, jest widok. Zostaje jakiś szlaban. Ja, aby nie jechać, nie? A tam jest jakoś i droga, chyba. Ja, syf. Kurde, piwa tu. Napieprzone jakieś rękawice. Kurde, ludzie to śmiecą. Kojera tu kiedyś się polił. Kurde, tu jest fajny widok. Ja, genau, opłaciło się tu jechać. O, Jaworzno widać. Kurde. Elektrownia Jaworzno widać. Ja, ja jest w Libiążu, takie bardzo fajne miejsce. Takie widokowe. Koło fermy jakiś kurski. Także no super, no sam śmietnik tu duży zrobili, sam podziwiajcie się, genau, na śmietunę. Ja, tam są fajne widoki, jak widzicie, widać Śląsk i tak się przyglądam i nie wiem, czy przypadkiem nie widać Kumina z Czechowic. Możliwe, że ja. Także no fajnie tu jest, super, ciepło mi jest fest, ale słońce zaszło, chmurki się trochę zgromadziły, ale padać nie będzie. Kurde, tu są fajne widoczki, Łysochora ginął mu na wprost. Ja, to jest Łysochora. To oni tu czesko telewizja będą oglądać. A tam jest nadajnik, to są czeskie góry. Ja. No i tu już nasze czantorie widać. Kajś. Ja, nasze Beskidy. I Skrzyczne. Kurde, to oni tu telewizję ze Skrzycznego na drucie odbierą. Dosłownie. Ja, a to tu naprzeciwko nas to jest Chełmek. Ja, ja tam był przy tym Kuminie. A tam będzie gruba na to jest tam Piast. Ja, Piast. Chełmek przed nami. Tam te Kuminy to będzie Tychy. Tam dali. O. To będą Tychy tam. Tu nie wiem co to za Kuminy. Kurde, tu przy dobrej pogodzie to będzie fajny widok. Kurde.
kurde, co to tam widać? No, co to tam jest? Kurde. To jest chyba jawożno. Podejdę dalej. Kurde, ale tu je na śmietunę. Syf taki ludzie robią, że szło. Tam są jakieś chałupy. Tu je jeszcze lepiej. Na tej kępce. Ja. Genau, tu je jeszcze lepiej. Tam widać Śląsk. Pięknie. Hołda. No co to za gruba tam jest? To nie wiem. Widać nasz piękny Śląsk. Oberschlesien. Z Małopolski, z Libiążu. Ja. To jedno co wam powiem, że tu nie tylko ze Skrzycznego nad Rucią odbiorą, ale i także z Mysłowic. Bo widać maszt radiowo-telewizyjnego centrum nadawczego Mysłowice Kosztowy i ją stamtąd odbiorą telewizja. Tam są 4 MUX-y. Co można oglądać? MUX 1, MUX 2, MUX 3 i MUX lokalny. Na tym MUX-ie lokalnym jest TVS. W HD, Telewizja Republika tam je, Polsat HD i Nobox jakiś i jeszcze Radio Silesia tam gru. Także fajna sprawa. No fajne to tu wygląda. Takie fajne miejsce, a kurde tak zaśmiecili, no. Pieruńskie gizdy. To ją tu zjada stąd. Fajny taki placyk tu jest. No, że na maraszunę strasznie. Ja, tam je jawożny. Nie było widać zalewu i Mielińskiego, ale on tu jest niedaleko. Tu jest jakiś szlak. Tu prowadzi w prawo. Cegielniana. Fajne widoczki. Fajna okolica. Zakaz wysypywania śmieci. Genau. Dureczki. Ja. To choroba lubi najbardziej. Cukry. Same kable. A, to ty mówię, ten internet tu nie działa. Kurde. Same kable.
Okolica fajna i na tym maszty pieryński. A tam przed nami się wyłania Babiogóra. Ja genau na wprost mamy Babiogóra. Pilsko po prawej stronie widać. Ja się spróbuję przedostać pomału tam na Oświęcim. Tak po 9 bym chciał być w chałupie. Sam jutro trzeba o 4 do roboty stanąć. O co tam jest? Kontrola drogowa? I piorun. Odjada na Gromiec. Tam jest zakład górniczy Janina. Tam może nie wjechał do centrum Libiąża. Panie lubia takich, po takich centrach jeździć. Wola po takich zadupiach. Ja wylądowałem w lesie. Tam tu jest też miejscowość, las niedaleko.
najechałeś na jakąś asfaltówkę. Teraz nie wiem, kto jest. Jada tam przed siebie. Ja muszę sobie zaś przeciepać. Ja słychać główną drugą. Także zajrzech na nią wyjechał chyba. Ale fajnie w tym blasku było. Właściwie jest, bo jeszcze z niego nie wyjechał. Słuchajcie, tu jest 50 km do Krakowa. Ja sam był w Krakowie już w tym roku na kole. O kurde, tu jest. Tego ktoś się nie spodziewał. Ja bym chciał na ta druga się dostać. A tu cholera. Ha! Nie wiadu. Jakiś chłop tam chodzi. Sam to jest chyba do tej kopalni. Jeszcze widzicie trylinka i smród i łoż krabiny i wszystko co tu się do plastiki, wszystko wyciepane. Syf tu jest niemiłosierny. Nawet odkurzacz ktoś i wywalił. Kurde, co za banda. Ja tu się będzie, kurde, kości. No proszę, zderzaki. Co za błanda, nie ludzie. Flaszki, papiury. Żarki, ja. Żarki, to uwiązali biążym. Trafił na ta pieruńsko druga. Ja, genau mamy 60 km. Czyli seta zaś ludzie. Takie fajne tereny, takie sztaby i cały Libiusz pewnie jeździ.
dotarłeś. Dotarłeś do tej cesty z Krakowa. No nie może być lepiej. Ja tu 3 maja jechał z kolegami Czechowickiego Towarzystwa Cyklistów i ja tą trasą przejechał na Kraków z nimi. Wtedy 130 km i było pięknie po prostu. I powiem jeszcze jedno, że jeszcze planuję tu jechać w tym sezonie.
zjeżdżamy z tej trasy pomału. Już się poświęcimy. Fajnie się jedzie. Kiedy do Święcimi. Powiem jedno, synek co tam szedł przed tym mostem, sam miał może z 10 lat i już cygareta w tych.
duża impreza tu będzie w Oświęcimiu na boisku. Kurde, tak odupna scena. Impreza chyba była. Tam znaki po rozdupcach. Oświęcim. Obóz koncentracyjny Auschwitz. Myślę, że nikomu nie trzeba dodać o tym miejscu. Tak zwane żwirowisko w Oświęcimiu.
Słuchajcie, z kuli tego, że na rowerze tam nie wolno wchodzić, a i też mu strój nieodpowiedni. Tam nie wlew. Lewle zabrał podobnie do Brzezinki. To już Brzezinka.
nie w Lądrzech do Brzezinki. Może ich drogi pomylił. Ale zaś jada jakąś inną, nową drogą. Małym. A więc nowy teren. Codzienna sytuacja, bo się okazało, że źle jada, że jada na wschód, a powinieneś jechać na zachód. I to mi już nie pasowało, że góry były po mojej prawej stronie. No a teraz już widzę kominy z dworów, więc ja się wracam do Oświęcimia. No i sytuacja jest taka, że muszę zawracać. Fajnie. Ja się tak rozegnął, a tu się okazuje co innego. A tam kuniorze. Jak się wrypać w szczere pole i wjechać do Końskiego Gówna. Ale tam oddali, że widział auto i most. Także chyba Kasi przejada. A jeśli wyjeżdżą, nie wiem, kaj do jakiegoś lasa, żeś wjechał. Sam droga jest. I no kaj wjechał. Przy obozie. Kaj że jest. No kaj. To jest jakaś Brzezinka zaś. Ale numer. Daję do obozu wjechał.
Tam się Żydki chyba modlą. Przejeżdżam przez Brzeszcze, okolice Stawów, Bydostołek się, z Brzezinki. Jada trasą Velo Metropolis, bądź jak to woli, wiślaną trasą rowerową. No i już mam 98 km. Nie ma źle. Ja minę Brzeszcze. Tam tu je chałupa. Szkody górnicze. Jeżeli ile pije wody. Cóż, tak wyglądają szkody górnicze. A i teraz przejeżdżamy z Rudołtowic do Czechowic-Dziewic. Przez Wisła. A jak? Nawet szaban nie ma. No to 130 km już jest. Ja już je prawie że doma. Było fajnie, ciepło, słonecznie. Jednym słowem super.